Karolina Mizerska, witam i zapraszam na serwis informacyjny ósemki Telewizji Regionalnej. Dziś zobaczą Państwo rowery miejskie przegłosowane na sesji w Sieradzu. Warto takie projekty, zwłaszcza tak duże projekty, konsultować z osobami szczególnie tym zainteresowanymi. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ruszyła z budową bloku mieszkalnego. 40 rodzin znajdzie tutaj swoje docelowe mieszkania. Sieradzkie obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. W kolejną siódmą już rocznicę katastrofy smoleńskiej pragniemy oddać hołd wszystkim ofiarom. Nowa sala do integracji sensorycznej w sieradzkiej ósemce. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Międzyszkolny konkurs tańca ludowego w Wiewiórczynie. Pomysł w sumie zrodził się spontanicznie. 13 zjazd dzieci po przeszczepach serca w Zduńskiej Woli. Ja sam nie wierzę, że od tylu lat można w naszej okolicy znaleźć tyle atrakcji. 6 targi edukacyjne dla gimnazjalistów w Łasku. Oferujemy różne profile, takie jak klasa humanistyczno-prawna. 13 edycja Zduńsko-Wolskich Dni Teatru. Poznajemy dzięki temu ludzi i nowe doświadczenia mamy. Sieradcy radni miejscy na ostatniej sesji zabezpieczyli pieniądze na udział w projekcie roweru miejskiego, choć nie wszyscy poparli projekt w głosowaniu. Radni miejscy w Sieradzu spotkali się na kolejnej sesji, aby powiedzieć tak dla rowerów miejskich. Podczas krótkiej dyskusji poprzedzającej sesję radni wyrażali swoje poparcie na udział miasta w realizacji tego przedsięwzięcia wspólnie z Zarządem Województwa Łódzkiego oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Jeżeli tej decyzji nie podejmiemy teraz, to po prostu już tych rowerów nie będzie, albo te rowery będą kosztować nie 500 tysięcy, ale 1 600 000. Były również głosy sprzeciwu. Wyrażano także wątpliwości co do zasadności wydawania takiej kwoty pieniędzy oraz jakości i ilości ścieżek rowerowych w mieście. Proponuję Wam się nad tym zastanowić, co na każdej sesji składamy masę interpelacji. Większość z tych interpelacji otrzymuje odpowiedź, że brak finansów, brak finansów, brak finansów. Ostatecznie podczas sesji radni podjęli uchwałę, w której zobowiązali się do zabezpieczenia w budżecie na lata 2017-2019 nieco ponad 508 tysięcy złotych niezbędnych do udziału miasta w realizacji projektu. Według przedstawionych szacunków w kolejnych 5 latach utrzymanie rowerów miejskich kosztowało będzie blisko 1 160 000 złotych. Zgodnie z projektem już wiosną w Sieradzu pojawi się 12 stacji rowerowych. Łącznie do dyspozycji mieszkańców i turystów przekazane będą 104 rowery. O projekcie rozmawialiśmy m.in. z wiceprezydentem miasta Rafałem Matysiakiem. No to jest bardzo, myślę, że projekt taki, który będzie mieszkańcom pozwalał na to, że będą mogli poruszać się po Sieradzu. Ta wypożyczalnia rowerów jest taką wartością dodaną, będzie można poruszać się nie swoim rowerem, oddać tam rower, gdzie się chce, bo jeżeli mamy swój rower, to też musimy go pilnować, dbać. Tutaj będzie można wypożyczyć, oddać w tych punktach, które będą przedstawione. Też ułatwi podróżnym, którzy będą podróżować pociągiem, czy naszym mieszkańcom, którzy będą mogli dojechać na stację PKP i dalej poruszać się do Łodzi, wracając z pracy. Także myślę, że też ekologia, też może zmniejszy się liczba samochodów i ten smog, o którym się tak dużo mówi. Swoje poparcie dla projektu wyraziła również radna Jolanta Pietrus. Trzeba dać młodzieży alternatywę, żeby mieli co w tym mieście robić, a z tego co widać w okresie tam już wiosenno-letnio-jesiennym bardzo dużo osób jeździ rowerami, a myślę, że te 20 minut przejazd przez miasto na rowerze to da młodzieży możliwość przejechania z punktu A do B, czyli z domu do szkoły. I to będzie bardzo fajne rozwiązanie. Wiem, że moje dzieci korzystają z takich udogodnień w Łodzi. Dlaczego my w Sieradzu mielibyśmy nie pójść krok do przodu? Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł i jestem całym sercem zarazem z całą moją rodziną. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Jednym z nich był radny Arkadiusz Góraj. Jestem gorącym zwolennikiem tego rodzaju inicjatyw aktywnego spędzania czasu, aktywnej podróży i przesiadki z samochodu na rower. Przede wszystkim nie mamy w Sieradzu odpowiedniej ilości ścieżek rowerowych. Te, które są,
Trudno o nich mówić, że sprzyjają rowerzystom i bezpiecznemu poruszaniu się rowerzystów po tych ścieżkach. Zwróćmy uwagę na to, że źródłem takiego pomysłu jest sukces roweru miejskiego w Łodzi. Tam debata na ten temat toczyła się ze środowiskami rowerowymi, które w Sieradzu też występują. Też mamy tutaj grupy pasjonatów rowerowych, którzy chętnie by się na ten temat wypowiedzieli. Niestety nie mieli na to szansy, a myślę, że warto takie projekty, zwłaszcza tak duże projekty, konsultować z osobami szczególnie tym zainteresowanymi. Czy udział miasta w projekcie Łódzkie Rowerowe wpłynie korzystnie na sieć ścieżek rowerowych w mieście? O to będziemy pytali w kolejnych programach Gospodarzy Miasta. Już we wrześniu 2018 roku powiększy się oferta mieszkaniowa Sieradza, a to za sprawą rozpoczętej właśnie przez Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową budowy budynku mieszkalnego. We wtorek miało miejsce symboliczne rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego z mieszkaniami na wynajem, realizowanego przez Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową przy współpracy z Urzędem Miasta. Wspólnymi siłami miasto i spółdzielnia rozpoczyna budowę pierwszego po wielu latach budynku z przeznaczeniem na wynajem. 40 rodzin znajdzie tutaj swoje docelowe mieszkania w przyzwoitym bardzo standardzie. Myślę, że mamy prawo być dumni, a przyszli użytkownicy mogą śpiewać piosenkę Golców. Dawniej było tu ścierpisko. Teraz nie będzie San Francisco, ale będzie stał tu nasz dom. Wspólnie z władzami miasta doszliśmy do wniosku, że mieszkania muszą być nie tylko dla tych, których stać na kredyt, na kupienie sobie mieszkania, ale także dla tych, którzy chcą godnie mieszkać, a na ten kredyt nie mają, dla których poręczeniem może być spółdzielnia czy w części udział miasta, a oni będą tu godnie sobie mieszkać. To także dla tych, którzy jeszcze nie są przekonani, że Sieradz jest miejscem, w którym zostaną na zawsze. Może ściągniemy tu ciekawych fachowców po to, żeby zamieszkali w takim mieszkaniu, osiedlili się u nas, potem oni kupią sobie gdzieś domek, może inne mieszkanie, a te mieszkania zwolnią dla kolejnych osób. O regułach, zasadach, pierwszeństwo, ponieważ jednak kapitał głównie idzie ze strony spółdzielni, miasto otrzyma pewną pulę mieszkań w tym budynku, którą będzie samodzielnie dysponowało, a nabór na mieszkańców ze strony spółdzielni pierwszeństwo będą mieli członkowie i ich bliscy, czytaj dzieci czy rodzice. Jeżeli w budynku spółdzielczym mieszkają dwie rodziny, jedna z nich będzie mogła znaleźć sobie tutaj miejsce. Symbolicznego wkopania łopaty dokonali prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Stefania Gąsiorowska, prezydent Sieradza Paweł Osiewała, wiceprezydent Rafał Matysiak, przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Mirosław Antoni Owczarek. Koszt budowy to jest pojęcie bardzo pojemne. Jeżeli pomyślimy o zagospodarowaniu całości, to możemy mówić gdzieś o wartości 4000 z metra, łącznie z placami, drogami, chodnikami, infrastrukturą. Jeżeli weźmiemy pod uwagę życzliwość miasta i ich włączenie się w tą inicjatywę, to dla docelowych mieszkańców, choć dla nich ten koszt nie ma wielkiego znaczenia, bo będą najemcami, będzie w granicach 3400 do 3,5. Ale ważniejsze jest móc utrzymać to mieszkanie przez całe życie, zarabiając przeciętnie albo poniżej przeciętnej. Według naszych symulacji koszt tego mieszkania będzie od 10 do 13 zł za metr kwadratowy, łącznie z mediami w utrzymaniu, czyli biorąc pod uwagę 50-metrowe mieszkanie, mamy 500 do 700 zł. Myślę, że to są warunki godne dla każdego. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje budowę dwóch kolejnych budynków mieszkalnych. Po raz pierwszy od 15 lat spółdzielnia buduje, nie tylko prywatni deweloperzy, ale również i spółdzielnia zaangażowała się. Jeżeli się uda to wszystko zrealizować, to w ciągu kilku lat tutaj 120 mieszkań docelowo by powstało, czyli kolejne miejsca do zamieszkania. Z jednej strony ubolewam nad tym, że bardzo dużo osób poszukuje mieszkania, ale z drugiej strony coraz częściej trafiają się opinie: pozwólcie nam wynająć mieszkania za przyzwoite pieniądze, bo dziś na rynku wtórnym takie mieszkanie trzeba wynajmować za 1000 zł odstępnego plus koszty utrzymania, to jest w granicach 1500 zł i to, o czym pani prezes powiedziała, że bardzo często nie stać się tych, którzy przeciętnie zarabiają, nawet w dwójkę pracując i korzystając z programu 500+, na to, żeby tak duże obciążenia ponosić. Tutaj bardzo ciekawa inicjatywa. Mam nadzieję, że będziecie Państwo śledzili, jak ten budynek będzie rósł.
Bieżący rok to będzie praca z partnerem, a tak jak pani prezes wspomniała, to jest cała infrastruktura. Powiem tylko, że planowana jest na przyszły rok ulica Sikorskiego, bo musimy usprawnić komunikację z tym miejscem i ona już jest projektowana, czy jesteśmy na etapie rozstrzygania konkursów, uzgodnień. W przyszłym roku wykonawstwo, co cała infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, no to jest ogromne również dla nas wyzwanie i chcielibyśmy również ze spółdzielnią to zrealizować, aby można było tutaj w przyzwoitych i fajnych warunkach mieszkać. W miejscu budowy powstanie blok czteropiętrowy z 40 mieszkaniami dwu- i trzypokojowymi. Budynek będzie zawierał takie udogodnienia jak winda czy parkingi. W pobliżu budynku znajduje się plac zabaw i boisko. Mieszkania zostaną wykonane pod klucz, czyli z pełną infrastrukturą wykończeniową. W całym kraju 10 kwietnia uczczono kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej. Takie uroczystości odbyły się również w Sieradzu. Sieradzkie obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych. Następnie wszyscy uczestnicy zgromadzili się na placu pod kolegiatą, gdzie znajduje się pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Tam odegrano hymn państwowy. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Mirosław Antoni Owczarek, przewodniczący NSZZ Solidarność pod regionu ziemi sieradzkiej. W kolejną 7. już rocznicę katastrofy smoleńskiej pragniemy oddać hołd wszystkim ofiarom tej bezprecedensowej w dziejach Polski tragedii narodowej. Przypominamy, że zginęła w tej katastrofie elita narodu polskiego. Odnosząc się do tego, co napisał poeta o zesłańcach na Sybir, możemy powiedzieć, że jeżeli my o nich zapomnimy, to również niech Pan Bóg o nas zapomni. Dla nas żyjących i na naszych wstępnych pokoleniach ciąży więc obowiązek pamięci o wszystkich ofiarach, tych katyńskich, jak i tych smoleńskich. W trakcie uroczystości odczytano nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze. Organizatorem uroczystości była NSZZ Solidarność pod region ziemi sieradzkiej, a patronował jej prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Ta placówka w powiecie sieradzkim zyskała nową salę, w której niepełnosprawne dzieci będą miały możliwość ćwiczenia i eliminacji różnorodnych dysfunkcji. Szkoła podstawowa integracyjna nr 8 w Sieradzu już może cieszyć się z nowo otwartej sali do integracji sensorycznej. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym z unijnego projektu Równamy do Najlepszych. Bogato wyposażona sala ze specjalistycznym sprzętem daje placówce o wiele większe możliwości w pracy z dziećmi. Realizując projekt unijny Równamy do Najlepszych, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskaliśmy środki finansowe na sprzęt, aby wyposażyć salę do integracji sensorycznej. Dzięki tej sali uczniowie nasi będą mieli większą szansę na lepszy rozwój i pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym cały zespół nauczycieli naszej szkoły doskonali się. Doskonali się w różnych ośrodkach w Polsce i uczymy się od najlepszych. Poznajemy skuteczne metody pracy. Przenosimy je do swojej pracy i w dniu dzisiejszym chcemy się podzielić swoją zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Praca w szkole integracyjnej jest bardzo odpowiedzialna. Dla nas każde dziecko jest ważne. Dziecko zdolne i dziecko niepełnosprawne. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, aby osiągnęło sukces
na miarę swoich możliwości. Honorowym gościem przecinającym wstęgę był prezydent Sieradza Paweł Osiewała. W uroczystym otwarciu sali uczestniczyli także uczniowie, dla których ta sala została stworzona. Z sali będą korzystać niepełnosprawne dzieci, które w formie zabawy mogą wyrównywać swoje deficyty. Terapeuta, pracując z dzieckiem, stymuluje jego zmysły. Dzięki temu poprawiają się funkcje ruchowe, językowe i poznawcze. Terapia integracji sensorycznej polega na adekwatnym, odpowiednim reagowaniu organizmu ludzkiego na docierające do niego bodźce, zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego, z własnego ciała. Doznania nasze są, docierają do nas z wielu zmysłów, słuchu, dotyku, już od poczęcia właściwie, od rozwoju płodowego wykształca się bardzo układ dotykowy dziecka. Dotyk, układ równowagi, który jest niezwykle ważny w tym, aby prawidłowo funkcjonować. Te wszystkie zmysły, żeby prawidłowo funkcjonował człowiek, muszą ze sobą być zintegrowane, czyli odpowiednio reagować na dane bodźce. Wyposażenie sali jest bardzo bogate. To między innymi huśtawki, hamaki, drabinki. Ważne są przede wszystkim materiały o różnej fakturze do stymulacji dotykowej, wzrokowej i węchowej. Projekt jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie około 1 000 000 zł. Koszt urządzenia sali do integracji sensorycznej to około 40 tysięcy złotych. W ramach tej inicjatywy nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 mogą również uczestniczyć w szkoleniach czy studiach podyplomowych. Placówka może się również pochwalić prowadzeniem terapii metodą Tomatisa i metodą krakowską. Nasza szkoła posiada specjalne urządzenie do prowadzenia terapii metodą Tomatisa. Metoda ta to słuchowa stymulacja neurosensoryczna. Polega na słuchaniu dźwięków bramkowanych elektronicznie podczas 2-godzinnych seansów przez 13 dni. To trwa takie 2 cykle. Celem tej metody jest przywrócenie uwagi słuchowej. W metodzie tej wykorzystane są utwory Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Wiem, dziecko poznaje po kolei sylaby. Następnie, kiedy pozna odpowiednią jakby ilość tych sylab, sylab takich otwartych, czyli spółgłoska plus samogłoska, tworzone są proste wyrazy i w oparciu o to rozwija się język, tak, czyli samo posługiwanie się mową oraz rozwija się przy okazji niejako czytanie. Jest to szansa nauki czytania dla dzieci, które nie są w stanie nauczyć się czytać metodą taką tradycyjną, która jest od wielu lat stosowana w przedszkolach i szkołach, czyli metodą analityczno-syntetyczną. Nie da się nie zauważyć, że Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 dba nie tylko o rozwój nauczycieli i specjalistów, ale również o coraz lepsze wyposażenie placówki. W Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie odbył się w zeszłym tygodniu pierwszy międzyszkolny i przedszkolny konkurs tańca ludowego zorganizowany dla najmłodszych mieszkańców gminy Łask. W Szkole Podstawowej imienia Wojska Polskiego w Wiewiórczynie została zorganizowana pierwsza edycja konkursu tańca ludowego. Pomysłodawcami i organizatorami były dwie pracownice szkoły, panie Anna Minias i Elżbieta Bąk. Pomysł w sumie zrodził się spontanicznie, ponieważ pracując z dziećmi zauważyłam, że dzieci uwielbiają muzykę. Tylko że te tańce, które na przykład poza lekcjami odbywają się, więc chodzą dzieci na taniec hip-hop i wiele różnych, ale jakoś zapominamy o tych tej tradycji narodowej, tych tańcach ludowych. A przecież to jest taka muzyka właśnie skoczna, piękna, kolorowa, rytmiczna i stąd ten pomysł zaprosiliśmy właśnie do współpracy i przedszkola i szkoły, które bardzo licznie odpowiedziały na nasz apel. No i w sumie dlatego tutaj się znaleźliśmy. Dzisiaj odwiedziły nas 4 grupy z przedszkoli publicznych oraz 4 grupy z szkół podstawowych, czyli oddziały przedszkolne, które funkcjonują przy szkołach podstawowych. Oczywiście jest też nasza grupa przedszkolna, która funkcjonuje przy szkole podstawowej. Razem jest nas 9. Zaprosiliśmy oczywiście gościnnie grupę z Marzenina, która mogła nas zainspirować, pokazać profesjonalny występ tańców ludowych, jak i przyśpiewek i piosenek ludowych, które są naprawdę dźwięczne, wpadające w ucho, skoczne.
Ogólnie temat był Znam tańce ludowe. Tak jak tutaj było widać, tańce niektóre się powtórzyły, ale myślę, że było to w sumie bardzo fajne i ciekawe, choć trudne dla jury, no bo teraz właśnie podejmują tą trudną decyzję, które miejsca trzy takie najlepsze, najważniejsze wyłonić. Ale dzięki temu dzieci też uczą się takiej zdrowej rywalizacji i myślimy, że tak to jednak musi być. Zwycięzcą pierwszego międzyszkolnego konkursu tańca ludowego zostało przedszkole publiczne nr 3 imienia Misiaczka w Łasku. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa imienia Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, a trzecie przedszkole publiczne nr 5 imienia Juliana Tuwima w Łasku. Za nami kolejny zjazd dzieci po przeszczepach serca. W Zduńskiej Woli spotkały się dzieci z całej Polski, dla których zaplanowano wiele ciekawych atrakcji. Taka impreza to doskonała okazja do wspólnej zabawy i do oderwania się od codziennych trosk. Już po raz 13 w Zduńskiej Woli odbył się ogólnopolski zjazd dzieci po przeszczepach serca. Dzieci przyjechały w gościnne progi państwa klemrzyńskich. Przeszczepki czekał bardzo intensywny weekend. W tradycję wpisały się już piątkowe spotkania z psychologiem. Na sobotę zaplanowano dyskotekę i bal przebierańców. W niedzielę dzieci czekał przejazd motorami i na zakończenie msza święta. Doskonałe miejsce, ogromne serce właścicieli Biesiady, którzy na cały weekend oddają swój lokal, wkładają swoją pracę, wszyscy pracownicy w tym uczestniczą, a żeby dzieciaki mogły spędzić ten weekend, spędzić ten czas szczęśliwe, po prostu szczęśliwe. Z dala od szpitala, szpitalnych łóżek i wszystkich problemów, które spotykają je na co dzień. Dodatkową atrakcją było spotkanie z mistrzem animacji w Łęczycy. W tym roku były u Macieja Pola, zaprosił wszystkie dzieci do siebie i ugościł bardzo miło. Dał występ, także dzieci są bardzo zadowolone, wracały uśmiechnięte z Łęczycy. Łezka wokół się kręci, jak się ogląda zdjęcia. Ponieważ wiele dzieci już, które były małymi, dzisiaj są dorosłymi ludźmi, którzy rodziny założyli, którzy mają swoje wykonują swoje zawody i mają swoje życie. Czasami nas odwiedzają też, także miło się widzi dzisiaj tych dorosłych ludzi. Jak widać, jest to może grupka nieliczna, lecz śliczna w swoje pomysły. My niestety spieramy się przy stole, żeby coś dobrze zbudować, trzeba się pospierać. Spieramy się, który pomysł w tym roku wprowadzić. Myślę, że mamy tych pomysłów sporo i już je selekcjonujemy. Właśnie w nawiązaniu tego, że oprócz tego największego wkładu właścicieli Biesiady, gro osób jest już do nas przypisanych na stałe. Nie musimy tracić ileś czasu na pozyskiwanie ludzi dobrej woli, bo to zaczął się robić samograj. Ja sam nie wierzę, że od tylu lat można w naszej okolicy znaleźć tyle atrakcji, tyle wspaniałych pomysłów. Zawsze na koniec niedzieli zastanawiamy się, kiedy spotkamy się następny raz. Dzieci mówią, że z utęsknieniem będą czekały przez cały rok na to cudowne spotkanie. Nam się raduje serce, że właśnie od małego szkraba mogliśmy co roku obserwować, jak nasze przeszczepki cudownie się rozwijają, jaką pozyskują wiedzę. Małe przeszczepki zaczęły chodzić do przedszkola, a w tej chwili kończą studia. Jest to wspaniała rzecz. My uczestniczymy w tym rozwoju i w tym życiu tak wspaniałych, cudownych osób. To sprawia nam ogromną radość, jeżeli możemy dołożyć tę małą cegiełkę właśnie do rozwoju transplantologii. Taki zjazd był możliwy dzięki pomocy i wsparciu prywatnych sponsorów, którzy bardzo chętnie angażują się w te działania. Mam grupę wspaniałych wolontariuszy, osoby po przeszczepie serca. Mam wspaniałą grupę rodziców dzieci po przeszczepie, którzy wspierają program Tak dla Transplantacji w całej Polsce. I robimy te akcje popularyzujące ideę transplantacji w granicach 70 rocznie. Świadomość jest dużo lepsza niż kilkanaście lat temu. Społeczeństwo naprawdę wie, co to jest oświadczenie woli, wie, co to jest transplantacja. Jeżeli chodzi o akcje,
No to rozmawiamy z młodzieżą szkolną, gimnazjalną. Bardzo często zapraszają nas uniwersytety, ale także Uniwersytet Trzeciego Wieku do tego, żeby opowiedzieć coś na temat transplantacji, na temat tej idei, bo to jest takie ważne. Dla nich to już jest jak gdyby takie święto, tak jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, że spotykają się najbliżsi, prawda? I oni tu przyjeżdżają do Zduńskiej Woli jak do rodziny. Oni się cieszą, naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat i tym całym światem to jest ta Zduńska Wola. Corocznie zjazd budza wiele emocji i radości. Jest to niezwykłe spotkanie, szczególnie, że trudno tutaj nie mieć wzruszeń, trudno nie mieć jakichś takich odniesień wewnętrznych, ponieważ mamy do czynienia z dziećmi, które wiele przeszły, którym dano drugie życie, drugą szansę, które mamy świadomość, że w każdej chwili mogą również odejść i to powoduje, że w sposób inny na pewno odnosimy się. Niemniej jednak dzieci zasługują na radość. Tym zjazdom towarzyszy wiele radości, wiele sympatii, jest wielu ludzi otwartymi sercami co do wspierania, co do fundowania nagród, co do różnych wydarzeń towarzyszących temu wszystkiemu. To powoduje, że dzieciaki chętnie tu przyjeżdżają. Na wielu płaszczyznach działamy. Działamy poprzez programy pozdrowotne, ale właśnie również poprzez promowanie wyjątkowego patrona, jakim jest święty Maksymilian, gdzie staramy się ukazywać jego dar życia, bo życia za współwięźnia Franciszka Gajowniczka, oddając własne życie. Takie spotkania to okazja do tego, by porozmawiać o swoich troskach, ale i pretekst do tego, by choć na chwilę zapomnieć o badaniach czy wizytach u lekarza. W ubiegłym tygodniu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku odbyły się po raz szósty targi edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Łasku. Szóste targi edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane zostały w tym roku w łaskim Ekonomiku. Oficjalnego otwarcia dokonali Marek Krawczyk, wicestarosta Łaski, Marek Aulak, przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego, Małgorzata Mysur, naczelnik Wydziału Edukacji oraz Halina Zawadzka-Dałek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku. W części artystycznej przygotowanej dla przybyłych gości zaprezentowali się uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łaskiego. Przygotowali krótkie scenki pokazujące, co jest największym atutem każdej ze szkół i czego w danej placówce można się nauczyć. Naszą ofertą jest technikum architektury krajobrazu, technik rolnicze oraz technik żywienia. Warto przyjść do nas dlatego za tą miłą atmosferę, co jest u nas w szkole, za wyjazdy zagraniczne. Teraz byliśmy w wyjeździe zagranicznym we Włoszech, teraz zorganizowany jest do Portugalii. Ogólnie mamy dodatkowe zajęcia, tak jak tutaj był już pokaz sztuk walki, w którym uczestniczył nasz kolega. Szkoła jest bardzo sympatyczna i naprawdę warto. Mamy dużą zdawalność matury. Te zawodowe testy to mamy zdawalność na 100%. Nie ma, żeby ktoś wyszedł bez tego papierka. Jakie mamy kierunki? Kierunki mamy technik spedycyjny, technik logistyki, technik organizacji reklamy i technik ekonomistyki. No i przede wszystkim szkoła zawodowa. Oferujemy różne profile, takie jak klasa humanistyczno-prawna, politechniczna, medyczno-pożarnicza, lingwistyczna, czyli językowa i medyczno-pożarnicza. Naprawdę warto przyjść, u nas jest wysoki poziom, 100% zdawalność matur. Bardzo miła atmosfera, wszyscy sobie pomagają. Jak uczeń ma problem, to podejdzie do nauczyciela i porozmawia z nim bardzo otwarcie i udzieli mu dobrej rady. Na zakończenie targów odbył się drugi powiatowy przegląd polonezów studniówkowych, o puchar starosty łaskiego, na którym zaprezentowało się 4 z 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Zwyciężył gospodarz, czyli zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.
Scena Zduńskowolskiego Ratusza przez 3 dni była zarezerwowana dla aktorów amatorów, którzy prezentowali swoje umiejętności w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Zduńskowolskie Dni Teatru zorganizowane zostały już po raz 13. Mogły wziąć w nich udział zarówno dzieci, jak i młodzież, która chciała pokazać swoje umiejętności aktorskie. Zaprezentowało się 7 grup z terenu powiatu zduńskowolskiego. Najmłodsi uczestnicy mogli również skorzystać z warsztatów przeprowadzonych przez aktorów z Teatru Pinokio w Łodzi, Ewę Wróblewską i Piotra Osaka. Natomiast Teatr Chorea poprowadził warsztaty teatralne dla młodzieży. Podsumowaniem 13 Zduńskowolskich Dni Teatru był spektakl teatru Szturm Ali pod tytułem Mąż umarł, ale już mu lepiej oraz sploty teatralne na sienkiewiczowską nutę. Spółdzielnia Bonex, która w Zduńskiej Woli funkcjonuje i opiekuje się niepełnosprawnymi, napisała projekt, ratusz go zatwierdził. Projekt polega na tym, że osoby niepełnosprawne z osobami pełnosprawnymi występują w ramach splotów teatralnych. 6 teatrów prezentuje się w ramach tego jednego projektu. Wszystko jest na sienkiewiczowską nutę, a zatem te dzieła Sienkiewicza, które on napisał, a które, no nazwijmy, reżyserzy nasi tutaj zduńskowolscy zaadaptowali na sztukę, na scenę. Nasza grupa liczy ponad 20 osób i nasze próby właśnie polegały na integracji razem, pomagamy ze sobą i ogólnie cała nasza grupa to jest też dla nas zabawa. I całe to przedstawienie jest właśnie wspaniałą rzeczą, bo możemy się integrować wszyscy. I osoby, które znamy i nie, i poznajemy dzięki temu ludzi i nowe doświadczenia mamy. I cieszymy się, że możemy pokazać się innym również. Klimatyzacja jest u nas bardzo szybka, bo jesteśmy otwartymi, młodymi ludźmi. Wszyscy właściwie już w wieku głównie licealnym, więc jesteśmy otwarci na ludzi i mamy dobrą znajomość z ludźmi innymi. To wydarzenie Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli przygotował w ramach projektu organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to wszystko. Miejski Dom Kultury po raz pierwszy będzie organizował koncert papieski. Chcielibyśmy się włączyć w 12. rocznicę obchodu śmierci papieża Polaka Jana Pawła II. Ten szczególny koncert odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 19 w sali kameralnej. Koncert ten pod tytułem Szukałem Was, teraz Wy znaleźliście mnie w wykonaniu pani Marzeny Michalczyk. Chcielibyśmy obchodzić wspólnie z mieszkańcami naszego miasta, bo ma to związek ze śmiercią papieża Polaka Jana Pawła II. 26 kwietnia zapraszamy na wyczekiwany kolejny kabaret w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz. Jest to kabaret młodych panów, godzina 17:15, sala widowiskowa. Wszystkie wydarzenia kulturalne, kabarety, wszystkie warsztaty, które odbywają się w Miejskim Domu Kultury, znajdują się na Facebooku Miejskiego Domu Kultury i na naszej stronie, na którą serdecznie zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie w Łaskim Domu Kultury. Łaski Dom Kultury tu się dzieje, drodzy Państwo, dzieje się naprawdę. Zaraz po świętach, 20 kwietnia o 19 zapraszamy Was na muzyczną podróż pod tytułem Miłość Ci nic nie wybaczy. Muzyczna opowieść o Hance Ordonównej. A 27 kwietnia w Łaskim Domu Kultury rozpoczynamy świętowanie Międzynarodowego Dnia Tańca. 27 kwietnia od godziny 15 tu organizujemy warsztaty z Michałem Ratajskim z Teatru Tańca KIO. Warsztaty taneczne pod tytułem Improwizacja Kontaktowa i są to warsztaty adresowane do instruktorów tańca, do choreografów, do osób, które już tańczą, a chciałyby poszerzyć swoje kompetencje. Warto, bo postać jest absolutnie niezwykła i propozycja, z którą przyjedzie tutaj do nas, jest taką propozycją, która da Wam narzędzia do tego, żeby skuteczniej pracować ze swoimi grupami czy z młodzieżą. A następnego dnia, czyli 28 o godzinie 11, gościmy tutaj Karolinę Łucznik, niezwykłą tancerkę flamenco, będzie można posłuchać o historii tańca flamenco, zobaczyć różnego rodzaju, różne rodzaje tego tańca.
A dla wszystkich, którzy zjawią się tutaj o godzinie 11, mamy jeszcze pewną, wcale nie taką małą niespodziankę. Także zapraszamy 27 kwietnia o 15. Instruktorzy, proszę się zgłaszać do nas, są jeszcze wolne miejsca, a 28 od godziny 11 szkoły i wszystkie osoby, które chciałyby przyjść, aby to przedpołudnie spędzić w poczuciu świętowania tańca. Łaski Dom Kultury, tu się dzieje, przychodźcie do nas. Oddając 1% podatku, wybierz Sieradzkie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które niesie pomoc dziecku i jego rodzinie. Pozyskane środki przeznacza na sfinansowanie specjalistycznego leczenia, niezbędnej rehabilitacji, zakup odzieży i sprzętu rehabilitacyjnego, dożywianie w świetlicach pozaszkolnych TPD oraz zajęcia sportowo-kulturalne. KRS 00004027 14. TPD – dziecko jest najważniejsze. Bank Spółdzielczy w Sieradzu, ulica Zamkowa 2, zaprasza od dnia 7 kwietnia 2017 roku do nowo otwartego punktu obsługi bankowej w Sieradzu przy Alei Pokoju 11. Zakładamy rachunki, wydajemy karty, udzielamy kredytów. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego produktu. Chcesz przenieść do nas rachunek z innego banku? Zrobimy to za Ciebie. Zapraszamy od 7 kwietnia. Biuro Podróży PKS Sieradz oferuje kompleksową organizację wycieczek krajowych i zagranicznych. Podróż z PKS-em to gwarancja komfortu i wygody jazdy. Oferujemy także usługi przewozu pasażerskiego, krajowego i zagranicznego autokarami klasy turystycznej i busami. Zapraszamy do Biura Podróży PKS Sieradz, ulica Jana Pawła II, 24/26, telefon 43 826 63 23 lub 501 361 730. E-mail biurot@pksielac.pl. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic PoW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź! Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Sklep Tata Meble zaprasza. Sieradz Warszawska 13. W ofercie meble renomowanych firm. U nas znajdziesz wszystko, by wyposażyć swój dom i mieszkanie. W ofercie meble do salonów, jadalni, sypialni i gabinetów. W salonie Tata Meble znajdziesz bogatą ofertę dodatków i akcesoriów, m.in. nowoczesne i stylowe lampy, wazony, misy, podkładki, dekoracje naścienne i wiele, wiele innych. Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebuje Twój dom. Tata Meble, Sieradz Warszawska. Warszawska 13. Zapraszamy! Zapraszamy!
Lubisz ciszę, cenisz sobie ochronę i prywatność, dbasz o komfort i styl? To wszystko zapewnią Ci przesłony okienne zewnętrzne i wewnętrzne firmy Anvis, które znajdziesz u jednego z największych dystrybutorów tej marki w salonach Okna Konieczny. Oferujemy bogatą gamę kolorów, wzorów i materiałów. Przyjdź i sprawdź. Salony Okna Konieczny, Sieradz, Aleja Pokoju 7A, Łódź, ulica Żgowska 145. Bank Spółdzielczy w Sieradzu, jesteśmy blisko Ciebie. W nowym 2017 roku zachęcamy do korzystania z naszej bogatej oferty. Naszym priorytetem jest zadowolenie i satysfakcja każdego klienta. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferujemy bankowość indywidualną dla młodych firm i rolników. U nas weźmiesz kredyt na dogodnych warunkach. Prowadzimy również rachunki i lokaty terminowe. Wydajemy karty płatnicze. Nasze usługi dostępne są również przez internet i telefon. Szczegółowe oferty znajdziesz na stronie www.bssieradz.pl. Bank Spółdzielczy w Sieradzu zaprasza. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Przypominam, że wszystkie nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na stronie www.8tvr.pl. Znaleźć nas można również na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę, a już w piątek po godzinie 18 zapraszam na wielkanocny blok programowy i przegląd sportowy. Natomiast w poniedziałek wyjątkowo zapraszam na przegląd wydarzeń. Do zobaczenia!